świat, dzień, widok jak z plakatu. Jak za starych czasów, chciałeś mieć chłopaku. Jak ze starych filmów, wolność zobaczyć i biec jak najdalej, nie znając trasy. Choć powinien witać dzień, widok jak z plakatu. Jak za starych czasów, chciałeś mieć chłopaku. Jak ze starych filmów, wolność zobaczyć i biec jak najdalej, nie znając trasy. Siemano, witam bardzo gorąco w kolejnym wydaniu Plein Air TV. Cieszę się bardzo niezmiernie, ponieważ dziś mam znamienity skład u siebie w studiu, u nas w studiu, pasjonaci. Dzień dobry, może ktoś by się przywitał do mikrofonu? Tak, to może Pawko, witam serdecznie. Siemka, Bubel na początku. Siema, siema, Wojtek. A ja was tak chciałam ładnie zapowiedzieć i powiedzieć, dlaczego warto obejrzeć ten wywiad. No. Dobra, ponieważ niedawno całkiem wydaliście drugi album Pasjonaci, a na scenie istniejecie od lat 90. Niewiele osób o was słyszało, a album Pasjonaci dwójka chyba jednak nie cieszy się takim odbiorem, jakbyście się tego spodziewali. Czy się mylę? Znaczy, myśmy się niczego nie spodziewali. Aha. Nie było nas 5 lat. No właśnie, mów do Majka. Mów do Majka, nie było nas 5 lat, to jest kupa czasu. No wiadomo, młodszy odbiorca teraz jest, no, genialny szczególnie. No, to dla nich to jesteśmy naprawdę totalnie nieznanym zespołem. To są dinozaury. Starzy zaczynaliśmy w ubiegłym wieku, no. Mm-hmm. Prawda? Bardziej ma 31 lat od wczoraj. Stara ekipa. No stara ekipa, no co mogę powiedzieć. Gramy to od naprawdę dawna. I tyle. Dobrze, dla jasności. Pawko. Wojtek, management oraz wydawca. Trzyosobowy skład, a nie ma tutaj z nami kogo? Nie ma Jędrulki, naszego brata kochanego, którego pozdrawiamy, a niestety ciężko musi tyrać teraz. No dobrze, panowie, jak to się zaczęło? Biłograj? Biłgoraj. Bardzo bardzo małe miasto, jak wasza zajawka się rapowa narodziła w tych latach 90. Pamiętam, wtedy w telewizji leciało Mixer Radelux, tak? Aha. Leciało Mixer Radelux. Oglądaliśmy to z Marcinem, bratem. Ja się strasznie zajarałem produkcją bitów. Wtedy zacząłem w ogóle to rozkminiać, jak to można robić. Na czym to można robić. W ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Marcin stwierdził, że dobrze by było coś zacząć działać, szczególnie, że w naszym mieście Biłgoraju nie było nic się nie działo kompletnie. No właśnie. Byliśmy, że tak powiem, pionierami. To były czasy, gdzie jeszcze nie było internetu, nie można było nigdzie tego sprawdzić. Się tak jak na teraz na forum się wpisuje tutaj tego, jak realizować, jak robić bity, 100 tysięcy sposobów, 100 tysięcy komentarzy. Wcześniej tego nie było. Więc zaczynaliśmy naprawdę tak, orkę na Łogorze, pamiętam pierwszy kawałek, nagraliśmy na Jamniku, ja samplowałem coś, nie pamiętam co, no to w ogóle nie szło ani w rytm, ani w takt, to po prostu było straszne. BG do tego napisał tekst, który też nie szedł do niczego. Po tym kawałku, jak go zmontowałem, pobiliśmy się i rok przerwy był, no, taki znamenity początek. Piękne początki. Zajebisty był początek. No. Agresja i nienawiść. Piękne czasy, no byliśmy z 3 latami wtedy, no, agresja i nienawiść. Tak, chciałoby się więcej niż się wtedy mogło. No, no widzisz. Wydaliście wiele nielegali i kawałków, jeśli nie nielegali, to po prostu wiele kawałków, natomiast one nigdy nie ujrzały światła dziennego. Dlaczego tak zamulaliście? Nie zamulaliśmy, tylko wtedy, wiesz, były takie czasy, że wszystko szło z ręki do ręki, jak się wydawało płytę, w sensie wydawało się, no robiło się jakąś demówkę, się dawało kumplowi, kumpel już gdzieś tam, wiesz, to były czasy, gdzie jeszcze myśmy nie mieli internetu, także, wiesz, dostęp do ludzi był bardzo ograniczony, gdzie to, no wiadomo, miało swój urok, zresztą kiedyś było podziemie, teraz nie ma podziemia, bo ktoś tam nagra swój drugi kawałek w życiu, od razu go wrzuca do internetu i zaraz będzie klip do tego robił. To jest jakaś paranoja, to jest wszystko od dupy strony i okładkę oczywiście. Dlaczego? Jeśli ludzie korzystają dzisiaj z dorobku cywilizacji, z internetu, z tego, że ich rap może w sekundę się rozpowszechnić, to dlaczego źle to jest? No bo wszystko ma swój czas, no nie można, wiesz, ja jakbym miał w internecie swoje pierwsze nagrania, swoje pierwsze bity, to bym się strasznie wstydził tego. To jest, wiesz, to są rzeczy, których nie można puszczać na początku. Trzeba się kształcić, rozwijać i dopiero potem dojrzeć i stwierdzić, że właśnie teraz można to zrobić i to jest moment, w którym ja chcę jakoś do ludzi trafić bardziej, a nie od razu. No. Zresztą, wiesz, no, jeżeli chcesz od razu przy pierwszym kawałku gdzieś startować, to wiadomo, że robisz to nie dla siebie, prawda? Tylko robisz to dla poklasku jakiegoś dziwnego, prawda? Bo będziesz miał fame, kupisz sobie czapkę z prostym daszkiem i będzie zaraz raperką. W jeden moment trafił szlak, trafił chuj, jak było. Światło zgasło, styk jarzeniówki zgubił prąd. Gdzie ten trąd, co należy?
należy ci się przeciec na grzbiecie pod zło w oczach. Po raz kolejny dałeś losowi się dopaść. Na sumieniu smugi, szlugi, dym w płucach. Już kurwa nie ma jak tego odkrztuszać. Różnie bywa, wszystko siedzi, nic nie spływa w nas. Rzesza sprast i nie pamiętasz, bo klęka psycha i zdycha dusza ludziom i kicha, bo są tacy, co marzenia studzą. Tego co powiedziałeś po mądrych rzeczy? Tak, wobec dzisiejszej doby ja sądzę, internetowej. Że przez szacunek dla tych artystów, którzy są od samego początku na scenie, choćby dlatego nie powinno się tego robić tak szybko i po pierwszych kawałkach wrzucać klipy. No wszystko ma swój czas, swoje miejsce i tyle. Dobra, proszę bardzo. To, że każdy może upubliczniać swoją twórczość, powoduje, że mamy zaryfu, bo ludzie nie chcą sprawdzać. Nie chcę ja przynajmniej, nie chce mi się, bo jak trafiam na 10 mega chujowych klipów, kawałków, nie mam czasu i... Proszę. Czy ja jestem zmęczona? Nie, wtedy jesteś zmęczona tym szukaniem, tym sprawdzaniem, bo tracisz wiarę, że natniesz się na coś fajnego, bo jest naprawdę straszny zalew teraz tego wszystkiego. Tak moim zdaniem to nie jest korzystne. Dla was na przykład? Dla nas nie wiem, czy to jest korzystne, czy to nie jest korzystne. Ja na przykład strasznie się jarałem czasami, gdzie cholera odkładałem sobie pieniądze, kupowałem sobie kasetę. Dla mnie ta kaseta miała cholerną wartość, ja ją przewijałem ołówkiem, żeby nie marnować pieniędzy na baterię, tylko móc tego słuchać i to na pewno miało większą wartość. Szanowało się to wszystko. A teraz no, był klimat, był duch. Teraz tego... Wamaki mam teraz. Klimat, duch rapowy. No i w takich czasach narodzili się pasjonaci, tak? Dokładnie. Niepozwolita rzecz, można rzec, standard anty 666 rozdaje karty. Szybki jak go karty, chwile, thriller, tyle. Party poker, ryzyka dealer, w dealerkach chwile, za chwilę szczęście w tyle. Klepiesz dobre dupy w tyłek, a potem klepiesz biedę. To te miejsce, gdzie wszyscy do wszystkiego biegiem. Z czasu biegiem, na koncie normalności pebet. Ze schematów murów jestem poszukiwany z biegiem. Jak słońce na niebie, dobry nastrój daje relaks. Wdech teraz, potem zapiera w piersiach dech nieraz. Psychomelarz, ucieczka z grupą jak frastur. Wydaliście w końcu swój singiel. To był 2004, 5, 6 rok. To znaczy taki singiel, który trafił jakoś w sieć, to była właśnie Pajęczyna Spraw. Pajęczyna Spraw, 2005 rok. Wcześniej wydaliśmy też taką epeczkę, tylko że to było chyba w 2003 roku, która no jest jakoś w sieci, ale ciężko była dostępna, jakoś nie było oficjalnie. Ale 2005, Pajęczyna Spraw, to było takie nasze pierwsze wyjście, czyli od 2007 licząc to jest 8 lat. Mhm. No i pojawiła się płyta, Pasjonaci, tak. Pierwsza płyta. 2007, rejestrowana tak naprawdę od końca epki, czyli od 2005. No pojawiła się. Co się z nią stało? Co się z nią stało? Sprzedała się. W dobrym nakładzie? Wiesz, nie wiem do końca, czy to był dobry nakład, bo nie mieliśmy tak naprawdę dostępu do takich informacji. Uważam, że... Jak to? No po prostu nie mieliśmy. Czy padliście może? Padliśmy ofiarą, tak. Tak, jesteście ofiarą. Jesteśmy ofiarą. Nie słuchaj raportu. Wydawnictw, które nie życzyły wam do końca dobrze w takim razie. Pewnie życzyły sobie dobrze i nam przy okazji pewnie też, no ale no nie wiemy, jak to się sprzedawało, jak to poszło. No nie mieliśmy takich informacji. Ale jak mogliście tego nie wiedzieć? Tak, myśmy w ogóle nie mieli, że tak powiem, wtedy, w tamtych czasach w ogóle takiej myśli, że dobra, coś sobie na tym zarobimy, będzie fajnie, wydałem płytę. Dla nas było świetną opcją to, że znaleźliśmy wydawcę, który chciał nas wydać, który chciał nas promować i dla nas to była mega zajawka i naprawdę było to wystarczające w tamtych czasach. Wystarczające. Cała reszta, to wiadomo, to jest otoczka. Jeżeli nie myślisz o tym, żeby na tym zarabiać, to wiesz, no, to jest zajawkowa sprawa. No, wiadomo, jakby coś z tego kapnęło, to było bardzo fajnie i bylibyśmy przeszczęśliwi, no ale... Ale niestety, ani się nas nie trzyma. No dobra, ale koncerty graliście, było o was głośno, chociaż w waszym regionie. No coś tam graliśmy. Kurde, no ja jestem z Podkarpacia, ale chyba, no przyznam, nie słyszałam. No właśnie. Przecież Kimbulem. No właśnie. No właśnie. Pewnie gdzieś chodziłeś tam na melanżę. Albo słuchałaś Donia? Nie, no weź. Interesowało. Albo słuchałaś, powiedz wtedy, no. No, to były które lat? 2007, ale wtedy... No. Wiem, co już słyszałem. Niepospolita rzecz i niezdobyta wita twierdza. Rzecz niepospolita, schematów morderca. Każdy z nas potwierdza tendencję antyogół. Manować życie znaczy robić przykrość Bogu. Niepospolita rzecz i niezdobyta wita twierdza. Rzecz niepospolita, schematów morderca. Każdy z nas potwierdza tendencję antyogół. Manować życie znaczy robić przykrość Bogu. Zapraszam cię do miejsca, gdzie z miejsca zobaczysz, co to rzecz niepospolita miejska. Tu przejścia normalne, jak zejścia po narko.
Ale nie, no szczerze mówiąc, czy w takim razie płyta trafiła do sklepów, czy była jakakolwiek promocja ze strony waszego wydawcy, czy kompletnie nic i dziś na przykład nie znajdziemy już tej płyty w sieci, nie wrócimy do starych pasjonatów? Pawko, ja wiem, że... Ja wiem, że nikt inny nie wie. Ja wiem, że się nakład wyczerpał. Już nie ma tej płyty w nakładzie. No to twój wydawca przyrobił sobie trochę siana. Czy kurczę, ponoć tam zginęły jakieś hologramy. Nie wiem. Coś tam poszło. Nie wiem. Wiem, że nie ma płyty. Nie wydarzy. A dużo osób się nas pyta, czy można kupić płytę, więc to jest troszkę paradoksalna sprawa, bo wiadomo, jest popyt, jest podaż, u nas tego nie ma. No ta to płyta jest... No poszła jakoś. Nie wiem, jaki był nakład. No nie ma jej teraz. Krąży na YouTubie, w wersji materialnej czasami pojawia się na Allegro, ostatnio cena dobija do 200 zł, używana, także jakoś tam kolekcjonersko jest to traktowane, czyli nakładu na pewno nie ma. Ja bynajmniej sam nie mam swojej płyty. Okej. Okay. Wege też nie ma swojej płyty. Ty masz zapłatę? Czyli nie macie płyty. Nie mam. Ale w sieci hula. W sieci coś tam żyje. Dobra. To, co mamy i to, o czym właściwie warto porozmawiać i powód, dla którego się dzisiaj spotkaliśmy, to drugi album Pasjonaci Dwójka. Panowie, też kilka lat zajęło, zanim ta płyta się pojawiła. Obiecywaliście? A myśmy nic obiecywali. Aha. Obiecywaliśmy, że spróbujemy zrobić następną w miarę szybko. No i udało się, spróbowaliśmy. Ale zajęło nam to 5 lat, no z różnych względów, no bo... Wiesz, no nie żyjemy z rapu, nigdy na rapie nie zarabialiśmy, więc po prostu musieliśmy ogarniać kupę różnych innych rzeczy. Każdy z nas pracuje. Rozsiało nas jak, wiesz, jak tak gnój, się mówi, gnój wiesz, po polu. Każdy pracuje. Tak, każdy pracuje, nas jeszcze każdy rozsiało. Ma problemy. No, każdy ma problemy, każdy pracuje, no. I każdy ma pasję rap. Ale suma summarum nagraliśmy ją. Tak naprawdę ona powstała, nie powstawała całych 5 lat, kilka numerów powstawało wcześniej. Generalnie ta płyta powstała w rok czasu, tak, jej ostrej pracy w studiu. Na Polszczyźnie, w Pekin Studio. Także szybko ją zrobiliśmy, tak naprawdę. Kilka numerów powstało wcześniej, nie będę zdradzał, które, ale jest kilka numerów, które powstały dużo wcześniej. Więc tak naprawdę jest to jednak praca 5-letnia. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że wszystko biorę na siebie, to ja zamulałem. Paweł jest bardzo płodnym artystą, a ja zamulam. Ale ogarnąłem się w końcu i zrobiliśmy tą dwójeczkę. I wciągnęliśmy oczywiście... Co też było bardzo, bardzo mobilizujące. Cieszę się, że może młodszy brat tak samo do nas dołączył, który gościnnie był na poprzedniej płycie, a teraz oficjalnie w Pasjonatach. Też mnie mobilizuje, fajnie jednak mieć tu rozmaicenie na zwrotkach, wiesz. Ja dwa, że chyba przez to też mniej zamoliłem, bo nie musiałem dwóch zwrotek, często tylko jedną. Po co szukać raju, skoro blisko on tu? Co za piękny kontur otaczający się lankę wątków. Nie trzeba porządków robić w głowie, bo są tu same myśli, które chcę przewijać no stop od początku. Drogi ziomku, przecież wiesz jak w kraju pięknie. Kolejny zaraz czek pęknie, beztroską tętnie. W swoim tempie, po zmierzeniu w idealnym tętnie. Płyta się nie tnie, gra to co chce. Nikt nigdy w otoczeniu nie szedł na manowce. Po złotówce browce mam i nie śpię sam. Obok piękna żona na stoliku, niekrojony gram. Tim tara. Śpiewam sobie kurwa tak radośnie. To co wyróżnia ten projekt na tle setek innych, to muzyka, która jest spokojna, melancholijna, subtelna i powoduje wewnętrzny relaks. Romantyczna, powiedz od razu. Romantyczna. Zawsze kocham romantyczne bity. Te fujarki, te spokojne pianinka. A, już nasz operator już się cieszy. Nie było fujarek. Ale co, to jest... No to się zgadzasz, to jest fragment z recenzji, która ukazała się na Rapportalu. Że jakie są? Jeszcze raz? To, co wyróżnia ten projekt na tle setek innych, to muzyka, która jest spokojna, melancholijna, subtelna i powoduje wewnętrzny spokój. Ja się z tym zgodzę. No, możliwe. Myślę, że coś w tym jest. Ja zawsze byłem zajarany takimi bitami, które są... No po pierwsze takim czystym samplingiem, nie opartym na lupowaniu, czyli że nie to sample rządzi producentem, tylko producent rządzi samplem, czyli robisz z tego różne rzeczy, wrzucając 10 sampli do jednego bitu, żeby po prostu robić coś swojego, coś twórczego. Ja bardzo to robię tak chałupniczo, strasznie dłubię przy tym dużo, także raczej nie powiesz nigdy, że słuchaj, ten sample zrobił ten i tamten jeszcze. Bo tego nie usłyszysz raczej, bo tam jest zlepek różnych sampli. Ja, no, wiesz, bardzo dużo też przykładam wagi do doboru sampli, szukania ich. Tak robię to generalnie pod siebie. No wyszło jak wyszło, no miałem też takie nastroje, mieliśmy takie klimaty, więc muzycznie jest to tak no, odzwierciedlenie tego wszystkiego, co chcieliśmy zrobić. Trójka będzie już pewnie bardziej trochę dynamiczna. No dobra, ale raperzy odnaleźli się w 100% na projekcie. Wy też oddaliście takie refleksyjne zwrotki, bardzo uciekające w stronę
powiedzmy, wartości życiowych i nie tylko. Dla mnie kawałek musi przede wszystkim przekaz. No, nie będę tutaj zapierdalał potwornych rymów, żeby ktoś powiedział o tym, że to jest technicznie na mega wypasionym poziomie. No właśnie nie, no. Nie kręci mnie to, musi być przekaz, kilka fajnych metaforów. Przede wszystkim nie chcę podawać nic na talerzu. Coś musi być, słuchacz ma sobie porozkminiać, wrócić do kawałka kilka razy i mi to sprawia satysfakcję tego robienia rapu właśnie w ten sposób. A nie wiesz, napierdalanie po prostu, żeby tam było i tak wiesz, przez cały kawałek. To sensu nie ma. Dobrze, jeśli ktoś jest fanem rapu, lubuje się w jakichś latach, powiedzmy 90., to ta płyta przypasuje mu do gustu, jak myślicie? Przede wszystkim przypasuje do gustu ludziom, którzy lubią myśleć. I tak, no bo no, tak, no, klimat jest dosyć zawikłany, jest to też spójna płyta, ale to na pewno płyta też nie jest dla każdego. No. Nie jest to płyta łatwa przede wszystkim. To jest płyta, tak jak mówiłem, bardziej perfekcyjna i połączenie tych klimatycznych bitów z taką specyficzną nawiką mi się wydaje, że wytworzyło dosyć fajny efekt. No. No dobra, to słuchaj, jeszcze drugi fragment z tej recenzji. Pierwsze, co można zauważyć już po kilku numerach, to to, że krążek nie jest nagrywany z myślą o zysku, fejmie czy zrobieniu jakichkolwiek materialnych korzyści. Słychać tę tniosą zajawkę, która napędza ich do pracy nad sobą, a nie na etacie. Ładne? Bardzo ładne, ale recenzent pomylił się, tak naprawdę zrobiliśmy tylko dla hajsu. Aha. Mateusz Kasada, słyszysz? To o tobie. To jest nasz recenzent, serdecznie cię pozdrawiamy. Tak, pomyliłeś się, chłopie. Nie, żartuję, no to akurat to jest prawda. Wiadomo, no nie będziemy hipokrytami i nie będziemy mówić, że zajebiście będziemy robić to do końca życia i jak będzie jakiś becel z tego wpływał, to będziemy to wyrzucać na bruk. No, fajnie by było na tym zarabiać, coś tam mieć z tego, no ale to wiadomo, to nie jest celem i to nie jest na pewno priorytetem naszej pracy. Gdy myślę o wzruszającej wiośnie w Polsce, tu gdzie kolorowy bruk, na budynkach kolorowy dróg, wszyscy postępują jak przykazał Bóg, gdzie dług, obce słowo, relacje zdrowe jak owoc, tu każdy co dnia zaczyna bajkę na nowo, to i owo, wszystko cudne, radują się dzieci, matki. Dziewczyny grają w dumę, a nie kurwią nastolatki. Socjalne dodatki są słone jak morska woda. W ofertach pracy przebieram jak niunie w ozdobach. W kolejnych dobach wszystko jak dobry bit gra. Nie ma lusterek na melanżach przyproszonych w kiblach. Nie liczy się kto wygra, tu wszystko jest na spółę. Nikt nie depcze cię gdy leżysz, łączy się z twoim bólem. Najlepiej się czuję gdy mogę i ślę poza tłumem. Ja ciebie proszę tylko dobrze odbierz ten numer. Forma jest dostosowana do treści, a muzyka do klimatu, jaki chcieli stworzyć Pasjonaci 2. To produkcja warta odnotowania na tym rynku i w tym roku. No i co? Nie wiem. Warta? Tak. Z tej recenzji, czyli nam jako twórcom, ja generalnie jestem, że tak powiem, chyba najbardziej daleki od oceniania samego siebie i jestem bardzo daleki też od ZPZ-a, czyli zajebistego poczucia zajebistości. Na naszej płycie, jak zauważyłeś, nie ma żadnych tutaj braków, bo mnie to po prostu wkurwia. Bo jeżeli jesteś zajebisty, to nie musisz o tym mówić, no. Szczególnie młodzi raperzy jak odwalają bragę, to jest dla mnie. Tak? Tragiczne to jest dla mnie. Tragiczne. Tak. No ja zajebiście lubię prostych, skromnych ludzi. Dzięki. No. To wszyscy my tak o tym śmiało powiedzieć. Dobrze, okej. Okay. No i rzeczy, które robimy, świadczą o nas, o nich mówimy. Dla sformalizowania tej sprawy, gdzie można zakupić tą płytę, gdzie ją można dostać? Pokryłaś nieładnie. Gdzie? Yeah. Była ładna wcześniej. No. Płytę można zakupić na stronie www.pasjonaci.net. www.pasjonaci.net. Zaprzyjaźnione sklepy. Kto chce, ten znajdzie. Dobra, okej. Okay. Pawko, skoro już tutaj jesteś taki rozmowny, powiedz mi, o co chodzi z pierwszą dziesiątką bitów czy remiksów, które udało ci się osiągnąć w konkursie jakim? Powiedz mi. Taki pan z Wu-Tangu robi taki konkurs do takiego filmu. Pan. Pan i ten pan, jak mnie wybierze, to ja będę bardzo wdzięczny. Nie, to jest. To jest duży konkurs organizowany przez jeden taki sklep duży internetowy. Opłatuj ci. No i jakoś tam się załapałem do pierwszej dychy. Warto wspomnieć, że w pierwszej dyszce czterech Polaków. No. Są Dramatik, Niemy przez Eń. Tak, Pawko, ty i DJ Kreona. Tak jest. Ja myślę, że spowodowane jest to tym, że po pierwsze, no nie czarujmy się, jest wysoka nagroda, to jest 10 tysięcy dolarów w sprzęcie. Chyba Polacy, no co, no fajnie by było mieć taki sprzęt i fajnie było się pokazać, to jest zajebiście fajna akcja moim zdaniem, takie konkursy powinny być. No,
Tam była, ale tam czwórka była spośród dziesięciu, spośród całej dychy na topie, to jest naprawdę coś ważnego i wyróżniającego. No szczególnie, że tam 700 osób ponad wzięło udział w tym konkursie, a jednak Polacy tutaj dali miatają. Do pieca. No, dali do pieca, szczególnie, że wiesz, tu była taka akcja, że na początku były głosowania, głosy i tak dalej. I się okazało, że ja tam nawet przestałem to śledzić, bo z tego konkursu zrobiła się bitwa na głosy i zaczęli tam przybijać sobie koło 1000 głosy, w ogóle kurwa, spamowanie, fikcyjne konta, co się okazało potem. To były wszystko właśnie spamy, to były w ogóle kombinowane jakieś akcje informatyczne, żeby nabić sobie głosów. Oni wszyscy zdyskwalifikowali tych ludzi, którzy kombinowali. No bo ja sam byłem zdziwiony, bo po prostu dla mnie, no nie powiem, niektóre bity wydawały mi się w tej pierwszej dziesiątce strasznie chujowe, w ogóle no, robione na kapiszonach chyba. I nagle pierwsza dycha, 1000 głosów, może jak, czy wszyscy to tacy głusi. No i się okazało, że to jest skombinowane wszystko, no. Jedynie tam z tych ponad 1000 głosów to chyba Kreon był. No i potem się okazało, że myśmy tam wypłynęli, jeszcze tam tych udało się. Udało się, jeszcze pięciu następnych do tej dychy wybiorą chłopaki z tej właśnie wytwórni. No i z tego wybierze już główny pan dowodzący. No, tydzień wiadomo, wybierają i nie mogą wybrać. Nie ma co się nastawiać, ale wiadomo, pierwsza dycha w tak dużym kontekście to jest fajna rzecz. Super, gratuluję. To łechce ego. Dobrze, powiedzcie mi jeszcze, jak to jest z Pasjonatami 3? Czy płyta się robi? Płyta się zacznie robić jutro. Aha, płyta się zacznie robić. Właśnie, ale już tekty są, bity w takim razie też ja muszą już być na dyskach. Naprawdę to ja bity mam od końca dwa, także ja mam na kilka Kopsni parę. Kopsni parę. Mam, bitów troszkę mam, wiadomo, że staram się wypuszczać, tylko to najlepsze, generalnie jak coś mi się nie podoba, chociażby w jakimś tam mniejszym stopniu, to one już po prostu zalegają u mnie na magazynach i nie ujrzą nigdy światła dziennego. Czy ty jesteś producentem wyłącznie Pasjonatów? To znaczy, wiesz, ja współpracowałem z różnymi ekipami. Kiedyś miałem bit na Fenomenie, który tam zagrała ekipa z chłopaków. Przepraszam, ale nie pamiętam. Oni grali sam na sam. Nie. Outsider. Tak, całościowo produkowałem Pasjonatów. Jeszcze produkowałem taki projekt Sanhedrin. Wszystkie odsłony do tej pory. Epkę Jendruli. Także tak naprawdę producencko wyprodukowałem sam jakieś 5-6 albumów. Co tam? Na Chemikrenii kiedyś byłem też. No i tam wspomagałem rodzimą scenę. Generalnie się nie udzielałem. Wolisz sobie po prostu dubać w domu. A tylko rap? Ja czy tylko rap? Wiesz co, mam różne zajawki, nie tylko rap. Folk. Nie, no wiesz, fajna rzecz robić jakieś. Trochę popu, trochę dance, lubię też techno. Generalnie nie chciałbym się na pewno ograniczać. Wiadomo, rap to jest taka moja. No, taki. Twój konik. Taki mój konik i tak naprawdę wszystkiego, jeśli chodzi o produkcję, nauczyłem się przy rapie. Jeszcze raz. www.pasjonaci. .net. Dokładnie. Serdecznie Was zapraszamy. Klikajcie lubię to, bo chłopaki są facebookowi. Fajnie, jak nas lubicie. I otwierają się bardziej. W ogóle nie są. Tak, ale pozdrawiamy naszych ludzi z naszego kameralnego fanpage'u. Naprawdę. Jest to... Nie jest... 2000 lajków. Nie ma przypadkowych panów. Nie ma 1000 lajków. Nie walczymy o to, ale naprawdę ludzie, którzy tam są naprawdę w porządku i wspierają nas i widać, że aktywnie, że tak powiem, uczestniczą w tym, co robimy i to się bardzo ceni. Wolimy mieć jednego kumatego niż 100 niekumatych gimbalu. Także będziecie, mam nadzieję, zadowoleni z tego wywiadu. Myślę, że już chłopaki wyczerpali wszystko, co mieli do powiedzenia, chyba że się mylę. Czy coś chcecie jeszcze dodać? Ja tak naprawdę wyczerpię się pośmiertnie dopiero. Ale wiadomo, tak, musisz powiedzieć wszystko, co było. Powiedzieliście wszystko, dobrze. Czy koncerty jakieś planujecie? Gdzieś możemy Was zobaczyć w swoim rodzimym mieście, gracie na... Gramy tam, gdzie nas zaproszą, także okay. Jest telefon, jesteśmy tam, gdzie trzeba. Dobrze, bardzo dziękuję. Wielki żółw. Pozdrawiamy Andrzejka, którego nie ma. Andrzejku, jesteśmy tak, w domu. Tak, oczywiście. I możecie pozdrowić, kogo chcecie teraz. Wasze 2 minuty. Pozdrawiam. Nie będziemy przynudzać. Dobra, więc ja za Was pozdrowię, pozdrawiam wszystkich tych, którzy wytrwali do końca tego wywiadu, którzy zaraz zajarani tym faktem, że jest płyta, śmigają na stronę www.pasjonaci.net. Z tego miejsca bardzo dziękuję, jeszcze raz dziękuję za przybycie. Cała płyta jest na legalnym odsłuchu w YouTubie, można sprawdzić, to też, przesłuchać. To też komu się spodoba, niech wspiera, kupuje. Dokładnie. Kupujcie polski rap. Do zobaczenia, elo, w następnym odcinku. Cześć.
Wszystko gra jak zwykle, perfect gra jak PS. Nic złego się nie dzieje, ciepły wiatr w kępę wieje. Po nocy szybko dnieje, śpimy sobie na kasę. Dłonie z tyłu, ale wiesz, że krzyżują się palce. Wszystko gra jak zwykle, perfect gra jak PS. Nic złego się nie dzieje, ciepły wiatr w kępę wieje. Po nocy szybko dnieje, śpimy sobie na kasę. Dłonie z tyłu, ale wiesz, że krzyżują się palce. Wstajesz i jest okej, oczy przetrzesz. Pieprzyć dobre, chcesz wszystko co najlepsze. Powtarzasz septem, patrząc do lustra. Dziś się wszystko uda, nie puszczasz maty jak kuszczak. Nie zjemy tego jak tydzień, miesiąc temu. Weź to wyzeruj, już dawno nie mam problemu. Gadasz jakieś brednie, dobrze znane powszechnie. A smolda ci bledni i wścieklizna cieknie. Przecież wszystko gra, dobre złego końcem. No problem, rady potrzebne jak ślepemu słońce. Jak księdzu wierny, co stał wiarą klęka. Wystarczy mu hajs, nas wytrenowana ręka. Zepsucie nas dosięga, wady nie do naprawy. Człowiek nie daje rady, nie widzi nic do poprawy. Jesteśmy nieśmiertelni.